Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Sponsorem dzisiejszej recenzji jest literka S. S jak Spirifer. Browar Spirifer. Ich najnowsze piwo. Piwo 303 Extra Special Bitter. 303 Extra Special Bitter. Nawiązanie do Divizjonu 303. Do bitwy o Anglię. Więc takie kolejne wojenno-historyczne nawiązanie w dorobku tegoż browaru. Extra Special Bitter, jeden z najbardziej rozpowszechnionych, najbardziej klasycznych, wyspiarskich stylów piwnych. Piwo oczywiście górnej fermentacji. Tak jak mówię, bardzo powszechne na brytyjskim rynku. Traktowane w zasadzie przez wielu konsumentów jako takie piwo codzienne, górnofermentacyjne piwo codzienne. Na naszym rynku rzemieślniczym już któreś tam podejście do tego stylu, różne browary także do tego stylu sięgają. Co tutaj mamy w składzie? Woda, słody, pale ale i karmelowy, chmiele, East Kent Goldings, Fugles i Tomahawk, drożdże Safal S04, goryczka na poziomie 38 IBU, ekstrakt 13%, alkohol 5,1%. Piwo jest niepasteryzowane i niefiltrowane, uważone oczywiście w browarze Trzy Korony w Puławach przez załogę browaru Spirifer. Data przydatności do spożycia 4 listopada 2014, kiedy nagrywam tę recenzję, jest 1 listopada, więc już moment taki, w którym należy raczej to piwo wypić. Piwo kosztowało, ile kosztowało? Kosztowało 7 zł i 60 groszy. Ja tyle zapłaciłem, więc mniej więcej taka cena pewnie obowiązuje w sklepach. Rzut oka na etykietkę. Etykieta fajna. Mamy samolot, to chyba będzie Spitfire. Z polską biało-czerwoną szachownicą i z kokardą RAF-u. Zatem nawiązania historyczne są jak najbardziej czytelne. Tak wygląda opakowanie. Etykieta jest zarazem kontretykietą, bo tutaj mamy wszystkie informacje. Typowej kontretykiety nie ma. Jest za to firmowy kapsel browaru. O, tak to wygląda. Zatem przechodzimy do tego, co najważniejsze, i otwieramy. Piwo otwarte. Kapselek bardzo ładny. Cóż w aromacie? W aromacie jest karmelowość, czyli tak jak to w bitterze zwykle bywa. Akcent karmelowy, do tego taki delikatny akcent ziołowy od chmielu. Pachnie bardzo klasycznie. Zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Zapach klasyczny, przyjemny. Piwo zatem trafia do szkła i zobaczymy, cóż tu dla nas Spirifer tym razem uważył. Czy to będzie dobry bitter, czy może nie taki dobry. Jeśli chodzi o barwę, barwa taka ciemnozłocista, jasnobursztynowa. Piwo wyraźnie opalizujące, zmętnione. Brak filtracji oczywiście, więc tak to właśnie się przedstawia. Rzut oka z bliska. Kolor, zmętnienie, piana też prezentuje się nieźle. Jest dość bujna, taka raczej średnio oczkowa. Tych drobnych, typowo drobnych oczek jest niewiele. Aczkolwiek piana wygląda dość przyzwoicie. Zobaczymy, jak się będzie dalej zachowywać
ale piwo wizualnie prezentuje się nieźle. Ze szkła czuć przede wszystkim słodowość karmelową. Akcenty chmielowe są dość mocno wycofane tutaj w tym aromacie. Ale takie delikatne ziółka da się wyczuć. Zatem próbujemy Extra Special Bitter 303 Browar Spirifer. Wasze zdrowie. Fajnie, fajnie. Jest fajnie. Bardzo lekki w odbiorze. Lekki w smaku. Z wyraźnie zaakcentowaną goryczką. Taką typowo brytyjską, w takim ziołowym typie. Lekko garbnikowym, takim trochę herbacianym. No. Podstawa słodowa też wyraźnie zaakcentowana, o takim właśnie karmelowym profilu. Smakuje bardzo, bardzo ortodoksyjnie, tak jak powinien bitter smakować. To jest taki dość prosty styl, nieskomplikowany, zdaniem niektórych nudny. Ale ja akurat uważam, że takie piwa jak najbardziej są potrzebne. Zwłaszcza w tym sektorze, powiedzmy, górnej fermentacji, gdzie stosunkowo ciężko jest znaleźć takie piwo, które można by powiedzieć, że jest takim piwem codziennym do wypicia, typowo sesyjnego, bez jakiejś tam wielkiej refleksji degustacyjnej. Bittery generalnie piwa w brytyjskich stylach się bardzo dobrze nadają do tego, aby je konsumować w takich niezobowiązujących okolicznościach. I te piwa właśnie dlatego są bardzo potrzebne. A ten bitter jest naprawdę przyjemny, ma naprawdę dobrą goryczkę. Tak jak sama nazwa stylu wskazuje, ta goryczka powinna być zaakcentowana i tutaj jest. Pozostawia taki przyjemny ziołowo-garbnikowy akcent w ustach. Ja zawsze mówię, że on mi się kojarzy z taką mocną, brytyjską, garbnikową herbatą i to rzeczywiście tutaj mamy również. Bardzo przyjemnie. Piana zredukowała się do kożuszka, ale ten kożuszek jest całkiem fajny. Mamy nawet jakieś tutaj delikatne znaczenie szkła, więc za to również plus. Tak, aromat zdominowany przez karmelową słodowość. Chmiel się tutaj bardzo, bardzo delikatnie przebija, ale w smaku w postaci goryczki jest już naprawdę konkretnie zaakcentowany. Do tego karmel. Przyjemne piwo. Takie lekkie, faktycznie orzeźwiające, dość dobrze gasi pragnienie dzięki tej goryczce. Średnie wysycenie, takie średnie w kierunku niskiego. Bardzo dobrze, że piwo nie jest przegazowane, bo to byłby w przypadku tego piwa to byłby grzech, ale na szczęście nagazowanie jest optymalne. Co tu więcej mówić? Udane piwo, udany bitter, Browar Spirifer 303 Extra Special Bitter, piwo nawiązujące swoim opakowaniem do tematyki historycznej, do tematyki II wojny światowej, bitwy o Anglię. Bardzo, bardzo fajnie. O, widać, jest lacing jakiś nawet. Więc piwo jest godne polecenia. Ja ze swojej strony zachęcam do spróbowania. To tyle.
Tomasz Migdałek, Pirofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie, cześć. Teraz możesz oglądać moje filmy z poziomu strony na Facebooku. Wystarczy wejść w zakładkę YouTube. Tam również możesz subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na zdrowie!